W tym filmie pokażę ci, czym jest i jak korzystać z narzędzia ChatGPT. Pokażę ci również 5 ciekawych sposobów na to, jak możesz wykorzystać ten system w twoim życiu prywatnym i w biznesie. Zaczynamy już teraz. Czym jest ten cały ChatGPT i o co tyle szumu? Dlaczego to narzędzie jest tak popularne? Zapytajmy samego zainteresowanego. Wpisuje pytanie na czacie, czym jest ChatGPT GPT i otrzymuje odpowiedź. To model językowy, który jest w stanie generować tekst na podstawie przeprowadzonej z nim konwersacji, może być używany do prowadzenia rozmów z ludźmi lub do tworzenia treści, takich jak opowieści czy artykuły. Mamy definicję. Jeśli chcesz, żeby ta definicja była szersza, no to wystarczy, że napiszesz tutaj pytanie i ten system ci odpowie. Jest to niesamowite rozwiązanie, które daje mnóstwo możliwości, o których powiem ci w dalszej części filmu, ale zanim przejdziemy do możliwości tego rozwiązania, pokażę ci, jak możesz uruchomić to rozwiązanie u siebie na komputerze. Na początek wejdź na stronę ChatGPT. Link do tej strony znajdziesz w opisie filmu. I tutaj, jeśli nie masz jeszcze konta, kliknij na sign up. No i musisz podać Twoje dane, czyli adres e-mail, następnie musisz zatwierdzić, że nie jesteś robotem i kliknąć continue. Gdy Twoje konto jest utworzone, kliknij na przycisk Login. No i tutaj musisz podać swój adres e-mail i hasło, które wygenerowałeś sobie we wcześniejszym kroku i mamy dostęp do naszego systemu. Po zalogowaniu zobaczysz taki ekran. Po lewej stronie masz historię swoich wyszukiwań, a po prawej jest pole do wpisywania zapytań do rozmowy z tym czatem. I teraz pokażę ci pięć sposobów na to, jak wykorzystać to narzędzie w Twoim biznesie lub w życiu prywatnym. Zaczynamy od pierwszego sposobu. To narzędzie służy do generowania tekstów różnego rodzaju. Mogą to być artykuły, prezentacje, mogą to być różne dokumenty, czyli na przykład mogę tutaj wpisać. Napisz artykuł na temat tego, jak stworzyć stronę internetową za 1000 słów, miało być na, ale i tak ten system zrozumie, ponieważ mamy tutaj słowa kluczowe. No i teraz system. Pisze dla nas artykuł, i ten artykuł jest bardzo dobry. Po wygenerowaniu kilku takich testowych artykułów okazało się, że jakość jest porównywalna z tekstami, które zleciłem takim najtańszym copywriterom. Oczywiście, taki tekst musisz jeszcze przeredagować, bo Google nie lubi takich automatycznie tworzonych tekstów, ale masz już podstawę i nie musisz wykonywać bardzo dużej części pracy, ponieważ ten system wykonają za ciebie. Drugi sposób na wykorzystanie tego narzędzia to generowanie pomysłów. Mogą to być na przykład pomysły na artykuły blogowe na filmy na YouTube, czy też innego rodzaju treści, na przykład na prezent na święta dla dzieci i żony. Tutaj twoja wyobraźnia będzie tylko ograniczeniem. Zacznijmy od czegoś prostego, czyli na przykład stwórz 10 tematów filmu na YouTube na temat chat GPT. No i system tutaj od razu poda nam 10 tytułów, które możemy wykorzystać i rozwinąć. I teraz na przykład, jeśli mamy pierwszy tytuł, możemy sobie go wkleić poniżej i napisać: Napisz. Plan i scenariusz do filmu. I znowu, system wygeneruje nam całkiem niezły plan. Oczywiście, czasem trzeba zadać odpowiednie pytanie lub doprecyzować pewne kwestie, ale jest to ogromny potencjał i już teraz oszczędza mi to mnóstwo czasu. Kolejny sposób na wykorzystanie tego narzędzia to stworzenie streszczenia lub podsumowania, np. notatki ze spotkania, czy też maila klienta. Możemy sobie tutaj wkleić artykuł i następnie napisać: Napisz podsumowanie na pięć zdań. I teraz system przetworzy nasze zapytanie, no i napisze 5 zdań, właśnie streszczenia czy też podsumowania, co jest ogromną oszczędnością czasu. Czwarty sposób na wykorzystanie tego narzędzia to generowanie treści marketingowych, czyli np. treści na stronę sprzedażową czy naszą stronę firmową. Napisz tekst oferty stworzenia strony internetowej, grupą docelową są przedsiębiorcy. No i tutaj mamy tekst. Witaj przedsiębiorco. Nasza firma specjalizuje się w tworzeniu profesjonalnych stron internetowych dla przedsiębiorców. Wiemy, jak ważne jest dla Ciebie posiadanie nowoczesnej i atrakcyjnej strony internetowej. Dlatego chcemy Cię zaprosić do skorzystania z naszych usług. Mamy już tutaj ciekawy tekst, który możemy wykorzystać. Ja lubię wykorzystywać to narzędzie do tworzenia dobrych, chwytliwych nagłówków, ponieważ daje naprawdę fajne pomysły i możesz sobie. System poeksperymentować. Piąty sposób na wykorzystanie tego narzędzia to generowanie kodu w różnych językach programowania. Pobawmy się teraz w programistę, pokażę Ci teraz przykład. Zobaczmy, czy ten system sobie poradzi. Chcę, żeby system stworzył dla mnie pierścień, który będzie się obracał i ten pierścień musi mieć kolor złoto, czarny. Zobaczmy. Jak to wygląda? No, i teraz, tak jak w filmach dla programistów, dla magii programowania, wszystko dzieje się samodzielnie. Prawie jak w Matrixie mamy tutaj kod, który się tworzy, no i będziemy mogli sprawdzić, czy działa, bo to jest najważniejsze. Oczywiście jest to zabawa, ale jeśli jesteś programistą, no to to narzędzie ma spory potencjał. Kod został wygenerowany. Mogę sobie go wkleić do edytora kodu, no i uruchomię sobie taką stronę. I uwaga! Mamy pierścień, a bardziej koło, które się obraca i ma czarne paski. No właśnie, działa, coś się dzieje, tak? Mamy jakiś kod, który możemy sobie edytować. Jeśli chciałbyś właśnie przerabiać ten kod, no to możesz zadawać tutaj pytania doprecyzowujące, prosić o zmiany, o zmiany koloru, zmiany funkcji, no i wszystko zadzieje się samodzielnie. Jest to bardzo fajne rozwiązanie, ponieważ ten system tłumaczy ci, jak ten kod działa, więc jest to przydatne do nauki programowania. Ale to oczywiście nie wszystkie możliwości, które daje to rozwiązanie. Na tej stronie znajdują się dodatkowe przykłady na to, jak wykorzystać to rozwiązanie. Mamy tutaj bardzo dużo propozycji, na przykład możemy zmienić nazwę filmów emoji możemy sobie z nim porozmawiać jak z przyjacielem, możemy stworzyć jakiś esej, możemy właśnie wygenerować różnego rodzaju pytania, więc jest tutaj sporo rozwiązań. Teraz mam do Ciebie pytanie, napisz, czy wykorzystujesz to narzędzie w życiu prywatnym do zabawy, czy w Twojej firmie jestem bardzo ciekawy, czy jest dla Ciebie przydatne. A jeśli chcesz oglądać więcej tego typu materiałów, to zostaw mi łapkę w górę, no i zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pozdrawiam Krzysztof Gonet.